Dzień dobry. Mam nadzieję, że to już początek, bo nie umówiliśmy się, co jest sygnałem do startu, ale zakładam, że to już początek naszego spotkania. Mam przyjemność rozmawiać z panią Lejlą Kalamulić na temat książki Nazywajcie mnie Esteban, wydanej przez Pogranicze w zeszłym roku i przełożonej przez Magdalenę Petryńską. To na początek powiem parę zdań na temat tego, jaka to jest książka. Ta książka to zbiór opowiadań, gdyby chcieć opowiedzieć jej formalny kształt, łączących się jednak w taki sposób, że można mówić także o mini prozach, o charakterze autobiograficznym, co wiemy z wywiadów, których autorka udzielała. Takich tekstów, opowiadań, które formalnie są bardzo zróżnicowane, mimo tej ogólnej formuły opowiadania. Autorka otrzymała za ten zbiór nagrodę Eda Batiszy dla zbioru opowiadań z obszaru byłej Jugosławii oraz nagrodę Queer Montenegro. Jest autorką innego jeszcze nietłumaczonego zbioru prozatorskiego, a także, co bardzo mnie zainteresowało, dramatów, w tym dramatu Ludojatka. Przetłumaczonym na język polski z okazji Festiwalu Opowiadań, w którym brała udział w wywiadzie, mówi o sobie między innymi, że jest dzieckiem klasy robotniczej, lesbijką, która ma na celu naruszanie tego, co dane, świadczenie swoim pisarstwem o różnicach klasowych, które przychodzi do nas poprzez poetykę queer. Z okazji wywiadu cytuję także sama autorka fragment swojej prozy, który wydaje mi się dobrym wstępem, czy nawet mottem do całego tego zbioru. Zdiagnozowali u mnie chorobę spowodowaną utratą matki, najbliższych krewnych, domu, dwóch domów i pamięcią czasu. I teraz już zwrócę się do Leili bezpośrednio, mówiąc, jak czytałam tę książkę i pytając o to, czy to dobry sposób lektury, który by jej odpowiadał. No dobrze, czyli ja już zaczynam tę obiecaną refleksję po lekturze. Otóż po pierwsze czytałam książkę Leili, nie wiedząc, czego się spodziewać. Dopiero po lekturze sięgnęłam do tych wspomnianych wywiadów, przede wszystkim do tego jedynego w języku polskim, który znalazłam, przetłumaczonego z okazji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, którego Leila była gościnią w 2021 roku. Książka w tej mojej pierwszej, takiej nieuprzedzonej czy też niewymodelowanej lekturze wydała mi się przede wszystkim opowieścią o stracie, o żałobie i o poczuciu winy wywołanym byciem zawsze nie tam, gdzie się powinno. Główna bohaterka pochodzi z mieszanej rodziny i podczas wojny opuszcza oblężone Sarajewo, by zamieszkać z dziadkami. Tu pojawiają się kwestie różnic językowych, osobnych światów, które pojawiają się w tych różnicach. Bohaterka, dziecko, czuje, że zdradza zawsze drugą parę dziadków, kiedy jest z tymi innymi, pozostającymi w gorszej sytuacji. Ponieważ straciła wcześniej matkę, jest w jakiś szczególny sposób otwarta na sygnały śmierci. W związku z tym spisuje dla nas z perspektywy czasu coś w rodzaju kroniki utraty, nigdy niedomkniętej, tak jakby szukała w świecie sygnałów utraty. Żyje co prawda ojciec bohaterki, ale ten jest melancholijnym alkoholikiem, o którego raczej trzeba zadbać, o którego bezpieczeństwo trzeba się bezustannie bać. Pogrążony on jest zresztą także w rozpaczy po śmierci młodej żony, i w tym miejscu, miejscu rozpaczy, dziewczyna spotyka się ze swoim ojcem. W końcu bohaterce zostaje po tych wszystkich krewnych traconych po kolei mieszkanie, ale stosunki własności w tym mieszkaniu nie są uregulowane, więc w pewien symboliczny sposób wszystko zarazem jest jej i nie jest, tak jak pamięć, tak jak ta tracona rodzina.
Jest więc córką, nie jest, bo jej matka nie żyje. Jest wnuczką, nie jest, bo dziadkowie nie żyją. Jest też przede wszystkim strażniczką pamięci, która ją przerasta i która wywołuje paroksyzmy traumy. I ten temat żałoby, pamięci i rodziny, uderzył mnie najpierw, zanim zaczęłam docierać do innych sensów tego zbioru. I o to chcę cię zapytać najpierw, o to, czy faktycznie tak jest, że to jest prymarny temat i cel tej opowieści. I co za tym idzie, czy nawiązuje ten zbiór do jakichś obecnych w literaturze tradycji literatury żałobnej? Powiedz co dosyć detalną, jako ja myślę, pani bardzo szczegółowo jakby zagłębiła się w temat mojej książki i bardzo pięknie o tym opowiedziała. Tak naprawdę to jest mój drugi zbiór opowiadań. I właśnie w tym tomiku chciałam przede wszystkim zająć się swoim doświadczeniem życiowym. Każde z opowiadań koncentruje się wokół strat i rzeczywiście to jest taki dominujący, przewodni temat wszystkiego, o czym piszę w swojej twórczości. Żeby być jeszcze bardziej precyzyjną, chciałam jakby dodać, że każde opowiadanie to jest właściwie, jakby centralnym punktem każdego opowiadania jest matka, która zmarła, gdy miałam 2 lata, więc nie mam żadnych wspomnień po niej. W pewien sposób można powiedzieć tak, że ja rzeczywiście nie mam wspomnień dotyczących matki. Ja to nie do końca jest tak, ponieważ ja mam wspomnienia innych osób. Dla mnie jakby postać matki to jest postać stworzona przez opowieść. Matka jest dla mnie tożsama z opowiadaniem historii. Dlatego może właśnie tak bardzo się na tym koncentruję. Na jaki način pišem o temama i na način na koji pišem. Međutim, ja sam Rodziłam się w 1980 roku. godište, moja majka W 82 zmarła moja matka, urodziłam się w byłej Jugosławii. I tak naprawdę śmierć matki to jest pierwsza z całego ciągu strat, których byłam świadkiem, zwłaszcza w latach 90. Także przede wszystkim jakby piszę o wszelkich stratach spowodowanych wojną. Zarówno o śmierci rodziców, jak i śmierci dziadków. Jedno z opowiadań wręcz jakby związane jest z pobytem w klinice psychiatrycznej. Więc tak, ma pani rację, tak naprawdę to jest tomik opowiadań o pamięci i o stracie. Pisząc opowiadania, przede wszystkim myślałam o czytelnikach z byłej Jugosławii. I tak jak oczekiwałam, oni świetnie to przyjęli, świetnie zrozumieli. Opowiadałam swoją własną historię, ale w pewien sposób zawarłam w niej też taką jakąś zbiorową traumę wszystkich naszych wspólnych strat. W jaki sposób tak gruntownie ukształtowało mnie jako pisarkę i wpłynęło na to, na moją twórczość. Dla przykładu, teraz właśnie przygotowałam trzeci zbiór opowiadań, który pozornie jest zupełnie inny, nie zawiera żadnych elementów autobiograficznych, a jednak on również poświęcony jest stracie.
I mogę sobie samo jeszcze zakraj wezano za... Natomiast jeżeli spojrzymy troszeczkę szerzej, to właśnie jestem przekonana, że... Takim tematem dominującym w literaturach państw byłej Jugosławii jest właśnie temat wojny, wojny lat 90. Jest to, literatura ma w tym momencie ma taką funkcję konfrontacji z przeszłością i to jest po prostu jeden wielki temat. To jest zrozumiałe i czytelne, ale dla mnie i oczywiście najważniejsze i najbardziej interesujące także dla polskiego czytelnika, ale ja czytając ten zbiór myślałam też o polskim czytelniku, który będzie go, poznaje go i będzie go poznawał obok wielu książek, które się ukazały w Polsce w ostatnim czasie, polskich autorek i autorów, dotyczących śmierci rodziców. I to mnie uderzyło. To ja sama jestem autorką książki o śmierci ojca i sądziłam do tej pory, że to jest jakoś pokoleniowe, że dochodzimy do tematu utraty rodziców z wiekiem. Ale w ostatnich latach ukazało się sporo książek młodszych autorów i zaczęłam myśleć o tym jako o temacie cywilizacyjnym. Dla polskiego czytelnika to będzie podwójny kontekst. Ciekawość przeżyć tej bliskości wojny w byłej Jugosławii oraz temat śmierci. Dlatego zapytałam nie, żeby osłabić ten autobiograficzny, osobisty wymiar, tylko z powodu braku dostatecznego kontekstu, wiedzy na ten temat. Ale czy wobec tego ten temat śmierci, utraty faktycznie jest takim tematem, który także w Bośni stał się jakoś istotny w literaturze ostatnich lat? Da, rozumiem, potpunost. Nisam, nie myślała, da ste, jak sam samo chciała objaśnić, da ovaj... Tak, doskonale zrozumiałam to, co pani chciała powiedzieć, ale ja też w jakiś sposób wyjaśniając... Chciałam po prostu podkreślić, że pisząc książkę nie miałam jakichś takich większych ambicji. Przede wszystkim bardzo się cieszyłam, że piszę dla ludzi podobnych do mnie, którzy mają podobne doświadczenie. Bardzo mnie ucieszyło, że książka wyszła w Belgradzie, że wyszła w Zagrzebiu i w ogóle nie myślałam o, jakby o przykładach zagranicznych na inne języki. Kiedy pojawiły się takie propozycje, oczywiście ucieszyłam się i dosyć szybko zauważyłam, że moje opowiadania świetnie korespondują jakby z literaturą w innych krajach. Najwyraźniej widać, że właśnie ten temat utraty, żałoby, śmierci jest bardziej uniwersalny, że udało mi się to w jakiś sposób odtworzyć, złapać. Niezależnie od tego, że moja opowieść jest tak mocno zabarwiona kontekstem sarajewskim i wszystkimi wydarzeniami w Jugosławii. Potwierdzam to. To tak jest, że faktycznie także z literaturą polską, z taką polską obecnie wrażliwością w kulturze, świetnie ta książka koresponduje. Wyobrażam sobie, że po prostu trzeba ją włączyć w ciąg naszego myślenia o utracie, o różnych typach utraty. Tak, ale wobec tego chcę powiedzieć o temacie numer dwa, chociaż pani Laila już trochę ten temat zarysowała, ale ja czytałam tę książkę warstwami. No i drugą warstwą było dla mnie Sarajewo i oczywiście wojna. Tak się składa, że równolegle czytałam książkę, biografię Susan Sontag Benjamina Mosera, w której opisy pobytu Sontag w Sarajewie podczas wojny są bardzo istotne. Sama jeździłam do Sarajewa wielokrotnie pod koniec, na przełomie XX-XXI wieku do swojej przyjaciółki, która pracowała wówczas w biurze wysokiego komisarza i należała do misji pokojowej. Mówię tutaj o takiej sprawie, o kontekście osobistym, który też był dla mnie ważny w tej lekturze.
To było miasto z bardzo wyraźnymi, świeżymi śladami wojny i też miasto zorganizowane no, pod taką wyraźną kuratelą militarną. Ślady tego odnajdywałam w opowiadaniach, ale pomyślałam też o tym, że my trochę w ostatnich latach zapominamy o Bałkanach i właściwie przypomina nam się, czy zadajemy sobie pytania, co się dzieje w Sarajewie, kiedy oglądamy jakiś film, czy też kiedy przedrukowany jest jakiś artykuł, a ostatnio najwięcej chyba o Bałkanach myśleliśmy w kontekście serbskiego tenisisty. Tak jakbyśmy tracili wreszcie Europy z oczu to miejsce. I chcę teraz zapytać o to, czy jest tak, jak wynoszę z lektury opowiadań, że mimo oczywiście tego upływu czasu, zabliźnienia ran w architekturze, w topografii miasta, to jednak wciąż tak jest, że trauma jest żywa. Jeszcze dopowiem, że w samym tekście te najbardziej katastroficzne, traumatyczne wydarzenia są opisane nie bezpośrednio, tylko w takiej linii lęku, w linii wypartego lęku, niepokoju, snu. Więc nie jesteśmy konfrontowani z opisami wydarzeń najbardziej dramatycznych, a właściwie z ich śladem. I chcę o to zapytać, czy te ślady no, są w autorce, ale są też i w innych ludziach i dlatego tak ważna była ta lektura, tak jak wspomniała Leila, w innych krajach bałkańskich. Pa ja wierzę, że jesu. Myślę, wspomniałaś, kad ste vi dolazli. Myślę, że właśnie tak, że pani ma rację. Mam też takie wrażenie, że zapewne, gdy pani przyjeżdżała, wtedy te ślady wojenne były bardziej widoczne. A z drugiej strony, ludzie wtedy byli chyba bardziej optymistyczni. Tak jak wspomniałam, ludzie wtedy, prawdopodobnie w tych czasach, kiedy pani przyjeżdżała, byli dosyć optymistyczni. Zwłaszcza pod koniec wojny. Często myśleli w ten sposób, że jak tylko się skończy wojna, to na pewno wszystko wróci do starego porządku. I to życie będzie naprawdę piękne. Tymczasem czas upływał i właściwie można powiedzieć, że zaczęliśmy żyć w takiej traumie pokoju. Mir donieti bolje doba, sretnije, stabilnije, mislim, w takim nierealnym oczekiwaniu, że skoro już jest pokój, to na pewno będzie szczęśliwie, że będziemy mieli stabilne życie, będziemy mieli pracę, będzie wszystko dobrze. I to zaczęło się kruszyć. Ludzie właściwie zaczęli odczuwać coraz większe rozczarowanie. Spójrzmy chociażby na taką kwestię, jak kwestię migracji. Mieliśmy podczas wojny bardzo wielu uchodźców, to było zrozumiałe, ale w ciągu ostatnich 7-8 lat zaczęli znowu wyjeżdżać młodzi ludzie. Wydaje mi się, że mimo to ludzie bardzo chętnie by dzisiaj zapomnieli o wojnie. Ale codzienność z całym swoim takim kontekstem politycznym nie pozwala im na to. Te wszystkie traumy wojenne wciąż są tematem rozgrywanym przez różnych polityków. Pewne kwestie związane z wojną wciąż są nierozliczone i są po prostu wykorzystywane przez różne interesy polityczne. Więc nawet gdyby ludzie chcieli jakby pozbyć się tego balastu, to wciąż to w nich tkwi. Ja wierzę, że zaista by zostawił to niekako i za siebie i przeżywał tę traumę, ale ta uporność swakodnevnica ich wraca na ono, co się działo w 90. Chciałam powiedzieć, że rozmowa o polityce
jest usprawiedliwiona deklaracjami Laili, że literatura jest polityczna, wszystko jest polityczne, tak wypowiadała się wprost w wywiadach. Ale żeby zamknąć ten wątek, to jeszcze bym powiedziała, że to jakoś przypomina też dyskusję na temat tego, jak nie potrafiliśmy się rozliczyć ze skutkami różnych wojen w Europie, o braku jakiejś zbiorowej terapii, która by nas przeprowadziła przez traumy i pozwoliła się jej pozbyć. A kiedy naszymi traumami zajmują się politycy, a nie humaniści, to być może skutki są takie, że ta trauma pozostaje w naszych ciałach na dłużej. I chciałabym przejść do trzeciej warstwy swojej lektury, a ta trzecia warstwa to problematyka queer. I sada bih htjela da pređem na treći sloj mog čitanja i to jeste queer tema. Sam tytuł tego zbioru Nazywajcie mnie Esteban to nawiązanie do Almodovara i do Marqueza i o tym nawiązaniu do Almodovara chciałabym powiedzieć, jeśli przypomnimy sobie, że Esteban to syn, który ginie w wypadku, zaczniemy znów myśleć o żałobie i o opłakiwaniu. Jeśli jednak odtworzymy almodovarowski melodramat, bardzo jego istotą okaże się queerowy teatr, w którym więzi i płeć biologiczna nie są stałe, to jest jego najważniejsza cecha, a poczęcie i wychowanie dziecka nie musi być wpisane w heteronormę. Ten wątek tytułowy jest dość delikatnie zarysowany w samej narracji. Narratorka wspomina o swojej miłości, o relacjach, wspomina też o tym, w jaki sposób rozmawia o tej miłości z ojcem, tematyzuje historię niehetero, opowiadając też o topografii miasta, o pewnej kobiecie, o której marzyła, że zostanie jej macochą, ale która zbudowała w Sarajewie dom i mogłaby być częścią queerowej pamięci. Więc te ślady są dość subtelnie wplecione w całość narracji, co bardzo mi się podoba, ponieważ pozwalają się odcyfrowywać warstwa po warstwie, właśnie poprzez te inne tematy. Jednym słowem to nie dramat tożsamości jest tutaj na pierwszym planie, tylko dramat osoby, która ma tożsamość queerową. Chcę zapytać, czy ta struktura wynikała z takiego biograficznego nastawienia, podejścia do tematu tożsamości, czy była jeszcze, czymś innym warunkowana? Dala podczas autobiografię. Tak, jak najbardziej ten zamysł struktury pochodzi z takiego zamysłu autobiograficznego. Bardzo dużo rozmawiałam o tej książce, na przykład z moją przyjaciółką i redaktorką, zwłaszcza w momencie, kiedy wybierałyśmy się na promocję do Belgradu i ona w którymś momencie podsumowała moją twórczość w ten sposób. Zobacz, masz tutaj śmierć matki, masz wojnę, masz rozpad rodziny, masz chorobę psychiatryczną i pobyt w klinice, jesteś lesbijką, czy czegoś tutaj jeszcze w ogóle brakuje? Także tak. Wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy są ważne, ale one nie zostały wymyślone, one rzeczywiście się zdarzyły i stąd też tak bardzo wpłynęły na ten autobiografizm i autobiografizm stał się tą podstawą struktury. Jeszcze wracając do związku mojej twórczości z Almodovarem, muszę przyznać, że bardzo podobał mi się film Wszystko o mojej matce.
Długo zastanawiałam się, czy takiego tytułu nie nadać właśnie mojemu tomikowi, zwłaszcza, że bardzo brakowało mi tytułu przez jakiś czas. Zastanawiałam się, czy któryś z tytułów opowiadania nie mógłby stać się jakby tytułem całego zbioru. A tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy napisałam opowiadanie o tym, co by było, gdyby to moja matka przeżyła, a nie ja, gdybyśmy się zamieniły, wtedy zrozumiałam, że to jest tytuł całości. Bardzo się cieszę, bo ja też bardzo lubię ten film Almodovara. Pamiętam nawet seans w nieistniejącym już kinie w Warszawie, na którym go oglądałam, więc mamy jeszcze i tę rzecz wspólną. I też muzyka z tego filmu, której słuchałam jeszcze z płyty tak długo, aż przestała działać. Więc nie tylko jakieś powidoki Sarajewa w mojej głowie, ale jeszcze i Almodovar. Natomiast wracając do poetyki queer, to myślę też, że ten sposób wplatania tożsamości queerowej w tekst, w narrację, jest najbardziej skuteczny. Od dawna tak myślę i właściwie też podobny sposób pisania praktykuję. Tak, by pokazywać, że osoba queer ma całe, wszystkie inne przeżycia, emocje, sytuacje społeczne i jest queer. Nie jest odwrotnie, to znaczy to nie jest taka piramida, w której na górze jest tożsamość osoby, a wszystko inne jest jej podporządkowane. Ciekawa jestem, jak o tym myśli Laila. Tak, myślę, że isto tylko za to ta książka jest tak opisana. Właściwie myślę tak samo jak pani, dlatego właśnie tak napisałam tę książkę. Na przykład teraz mi przyszło coś ciekawego do głowy. Kiedy rozmawiam ze swoją taką bliską przyjaciółką z Belgradu, Dragoslawą Bazut, kiedy zastanawiamy się, jakie są nasze wspólne doświadczenia, ona mówi, słuchaj, to, że wynajmuję mieszkanie, to jest to, co jest wspólne, to jest w jakiś sposób moją tożsamością. Więc właśnie to chciałam podkreślić, że my mamy swoje, wszyscy mamy swoje takie same życie, takie same przeżycie, a to jest jedna z cech. To raczej z wywiadu już znów, a nie z samej prozy. Ta myśl, że pewną możliwością języka queerowego jest takie naruszanie, kwestionowanie zastanych struktur, bardzo mi się skojarzyło z tytułem wydanej ostatnio w Polsce antologii Dezorientacje. To dezorientacje to oczywiście jest taki pomysł dekonstruktywistyczny trochę, żeby właśnie nie rozmawiać o twardych tożsamościach, tylko pokazywać, jak w kulturze zawsze były obecne osoby LGBT i jak te osoby, czy też historie, które one opowiadały, czy też kultura, którą wytwarzały, zawsze obecna, no, tworzyła jakiś inny nurt, który był wybierany przez mainstream. Jestem ciekawa, jak to obecnie wygląda w Sarajewie, to znaczy w jakim miejscu są dyskusje na temat położenia osób LGBT. W Polsce ta dyskusja wystrzeliła bardzo do przodu i właściwie już w ogóle nie rozmawia się o twardych tożsamościach, tylko raczej właśnie o niebinarności. Myślę, że się to zmienia, zgodna z Sadwiczyma. Postoje... To się bardzo u nas zmienia. Są przede wszystkim takie dwie duże organizacje, zarówno w Sarajewie, jak i w drugim dużym mieście w Tuzli. Ma i owa organizacja Okwir, gdzie jest sporo aktywistów i aktywistek, którzy zajmują się walką o prawa osób LGBT. Też przed wybuchem pandemii odbyła się Parada Równości u nas. A nawet w tych warunkach pandemicznych w zeszłym roku, w sierpniu, też w jakiejś formie zostało to zaznaczone.
neka miasta już nie postoje, było no, nie mamy jakichś takich szczególnych zamkniętych miejsc wyłącznie dla osób LGBT. Przynajmniej jest ich bardzo niewiele. Na pewno jest coraz więcej miejsc, które są po prostu przyjazne. Nie jest świetnie, nie jest cudownie, ale jestem przekonana, że jest coraz lepiej. Ja osobiście mogę wręcz to śledzić i porównać sytuację z lat 90. Z lat 2000 z dzisiejszą sytuacją i widzę, że to idzie po prostu wszystko w dobrym kierunku. A czy jednocześnie nie ma takiego zjawiska, jakie obserwujemy w Polsce? To znaczy, że z jednej strony jest ogromny progres, ale jest też backlash bardzo gwałtowny, prawicowy. I w związku z tym nie wiadomo, czy idziemy do przodu, czy może stoimy w miejscu. Pa, i ovdje tak, myślę, jaka jest akcja, która jest... Być może jest podobnie, choć w troszkę mniejszym stopniu. Ale... Czyli z jednej strony właśnie to taki nurt konserwatywno-prawicowy, z drugiej strony w jakiś sposób równoważące to wysiłki aktywistek i aktywistów. Tak jak wspomniałam, no nie jest świetnie, ale ten mały, jakiś niewielki postęp jest u nas. Ja może opet nam trzeba neka dystansa, da widzimy. Gdje smo sad, a meni se čini da ipak ima neki pozitivni pomak. Chcę zapytać o to, jak wygląda sytuacja pisarek, pisarzy, kultury podczas pandemii. Trochę wiem o projekcie od serbistki Magdaleny Kochan, która podczas konferencji opowiedziała nam o takim projekcie Monowid 19. W dramaturgicznym chorwackim projekcie, w którym, o ile wiem, brali udział dramaturdzy, dramaturżki z innych poza Chorwacją krajów bałkańskich. Czy to projekt o tyle ciekawy, że były to teksty literackie pisane na bieżąco i mające taki bardzo wyraźny, performatywny charakter, często odnoszące się do samej pandemii. To mnie bardzo zainteresowało, bo niczego podobnego nie mieliśmy w Polsce. To się desło w Chorwacji i to jest było namienione za... Tak, słyszałam o tym projekcie, on się odbył w Chorwacji i z tego co wiem, to był jednak przede wszystkim dla Chorwatów. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o moją sytuację, to we wrześniu ubiegłego roku miałam przyjechać do Polski, ale wtedy uderzyła właśnie kolejna fala koronawirusa i wstęp był, jakby wyjazd był zabroniony. Nie mogłam podróżować, a z drugiej strony muszę powiedzieć optymistycznie, że na przykład zaczęły się moje występy na Zoomie. Muszę też przyznać, że chociaż literaci na pewno ucierpieli, zwłaszcza ci, którzy są freelancerami, to o wiele bardziej ucierpieli pracownicy na przykład teatrów czy muzycy. Jednak literaci w jakiś sposób przystosowali się do tej sytuacji. Dosyć szybko udało im się działać i istnieć wciąż bez tej fizycznej obecności. Zarówno spotkania autorskie, jak i dyskusje przeniosły się do tej rzeczywistości wirtualnej i chociaż ucierpieli, to ucierpieli w mniejszym stopniu niż inni ludzie kultury. Posao za stalno u nekoj kulturnoj ustanowi. Tak, dzięki Zoomowi my też możemy rozmawiać i bardzo się z tego cieszę. Chcę wrócić do książki i zapytać jeszcze o taką kwestię, od której zaczęłyśmy właściwie, czyli o tę kwestię autobiograficzności, która jednocześnie może być polityczna. Czyli może wykraczać poza potrzebę autoekspresji czy poukładania się z sobą. I chcę zapytać jeszcze Leilę o to,
jakby to można było wyważyć, czy też jakiej można by było udzielić rady. Pytam o to interesownie, bo między innymi prowadzę zajęcia z kreatywnego pisania ze studentami, którzy często chcą zaczynać od osobistych historii, ale nie są pewni, czy te historie będą dość uniwersalne. Więc ponieważ mam okazję, to pytam o to, czy należy brać takie rzeczy pod uwagę, czy też to wychodzenie od osobistego, intymnego przeżycia prowadzi najlepiej. Pa nekako mislim da sad svako je nek... Da ne waży jedno prawo. Ciężko mi zdradzać, ponieważ wydaje mi się, że nie ma takiej jednej zasady, która byłaby dobra dla wszystkich. Tak jak wspomniałam, no, wydałam kilka tomików opowiadań, to jest już drugi. Književni potencjał własnego żywota. Dakle, ja sam pisała prvo nešto što bilo. I w jakiś sposób to moja przygoda w tym tomiku zbiegła się z wizytą na cmentarzu, na grobie mojej matki. Wtedy poczułam, że właściwie chcę opisać swoje doświadczenie. Kolejne opowiadania powstawały w ten sposób, że brałam kolejne fragmenty, kolejne swoje doświadczenia z własnego życia, które przerabiałam literacko. I w ten sposób na własnym życiowym doświadczeniu zaczęłam się uczyć. Dla mnie to było bardzo rozwojowe. W którymś momencie zrozumiałam, że mam pewną całość i mogę nad nią pracować. To tak jak wspomniałam, to nie jest zasada dla wszystkich, ale wydaje mi się, że każdy, kto pisze w pewnym momencie swojej twórczości, swojego doświadczenia pisania, powinien spróbować zająć się swoim życiem. Ponieważ w każdej perspektywie można znaleźć coś uniwersalnego. I wydaje się, że nie ma takiej potrzeby, żeby uciekać w szersze konteksty. A raczej w swoim życiu znaleźć wartość literacką i w swoim życiu znaleźć to, co jest uniwersalne. Uniwersalności, ili neke šire priče koja dotiče i druge ljude. To brzmi znakomicie. Myślę jeszcze, czy nie można by tego jeszcze tak dopowiedzieć, że potrzebny jest właściwy moment egzystencjalny. Nie zawsze i nie na siłę jesteśmy w stanie odtworzyć swoją autobiografię w taki sposób, by stawała się uniwersalna, interesująca dla innych. I dla nas, żeby to było zajęcie rozwojowe, ale Leila wspomniała o wizycie na cmentarzu. Myślę, że musi być jakiś impuls, że to musi być właściwy moment na opowiedzenie swojej historii, że niespecjalnie można to sobie zadać i wykonać jako rzemiosło. Tak, właśnie tak. Myślę, że wobec tego to jest dobra puenta, choć nie wyczerpałyśmy na pewno wszystkich tematów. Chcę bardzo podziękować za tę książkę. Ona pozwoliła mi lepiej zrozumieć Sarajewo, wrócić do Sarajewa, ale też lepiej zrozumieć i traumę, i kłopoty wewnętrzne, z którymi się borykamy, i utratę bliskich. A przede wszystkim jest to znakomita językowo-literacko książka, za co także dziękuję tłumaczce za umożliwienie przeczytania jej w języku polskim. Chwała i wam za ovaj razgovor. Chciałam bardzo podziękować za tę rozmowę. Była dla mnie taka bardzo komfortowa i przyjemna. Mam też nadzieję, że niedługo minie ten czas koronawirusowy. Będziemy mogli się gdzieś spotkać, może w Sarajewie, może w Warszawie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.